Dzień dobry, kochane lwiątka. No i mamy październik, czytanie miesięczne dla Was, dla wszystkich moich kochanych lwiątek. Także pamiętajcie, że nie jest to czytanie indywidualne dla osoby, tylko dla Was wszystkich, więc nie z każdym będzie rezonować. Nie przejmujcie się, nie bierzcie tego do siebie, weźcie tylko to, co Wam odpowiada, resztę wyrzućcie. Być może trzeba będzie, słuchajcie, kochani, sprawdzić swój ascendent i odsłuchać ten drugi znak, bo wiemy, że każdy z nas ma inną sytuację, nie każdy z nas ma męża, żonę, nie każdy z nas ma dzieci. Także, kochani, tylko uczulam na to. Dziękuję Wam bardzo za lajki, za komentarze. Jesteście cudowni. Cieszę się, że tyle osób przybywa na mój kanał. Witam serdecznie moich nowych widzów. Subskrybujcie sobie ten kanał. Będziecie otrzymywać zaraz informacje, że jest nowy filmik. Tam jest taki szary dzwoneczek i go należy nacisnąć, tak? Kochani, w ramach wymiany energii mam nadzieję, że dzisiaj w komentarzu też zostawicie jakiś ślad kwiatuszek, rybkę, pieska, kotka, serduszko, co tam chcecie, żebym wiedziała, że chcecie słuchać mnie, tak? Kochani, zrobimy sobie ogólne czytanie, praca, miłość, na co uważać, karty anielskie, karty dopowiadające, karty potencjału na koniec. Tak, kochani, tak, tak, tak. To co? Zaczynamy, lwiątka. Dwójka monet. Śmierć, 5 monet. Praca, 9 monet. 8 mieczy. Aha, rydwan. W miłości. Wow, 6 buław. 6 monet. 9 kielichów. Na co może uważać? Wzięły mi się tutaj dwie karty, to ja je sobie zostawię. Kochani moi piękni, wszystko by było pięknie, gdyby nie ten wasz strach i lęk w oczach. Lwiątka, wy ciągle myślicie o tym, czego nie macie i skupiacie się na tym, czego nie macie, zamiast skupiać się na tym, co już osiągnęło wam się, udało wam się osiągnąć. Co ja mówię? Lwiątka. Zamartwiacie się wszystkimi i wszystkim w tym miesiącu. Boicie się o dziecko, boicie się o pracę, boicie się o partnera, boicie się o samotność, boicie się, że jak was ludzie widzą, co o was mówią. Kochani, trzeba to zmienić. Kochani, nie skupiać się na tym, czego nie macie. Bo wy tak. Mam pracę, ale mogłabym mieć lepszą. Więcej pieniędzy. Mam partnera, no ale jest taki, jaki jest, mogłabym mieć inne. Mam dzieci od sąsiadów, koleżanki, takie fajne te dzieci moje takie. Nie róbcie tak. Myślę, że dla niektórych z was w tym ten miesiąc przyniesie pewne zmiany. A przynajmniej coś się zacznie dziać, że już będzie początek tych zmian odczujecie. Być może to ten rok numerologiczny, w który weszliśmy, tak za was zadziała. Kochani, zmiany mogą dotyczyć miejsca pracy, stanowiska pracy, partnera, partnerki. Kochani, część z was najbardziej widzę, może się obawiać o młodsze pokolenie, czyli ja bym tutaj widziała kłopot z dzieckiem,
Być może choroba. No i mamy okres wirusowy, jakby nie było. Nie będziecie kompletnie wiedzieć, co z tym zrobić. Osoby, które mają samochód. Chciałam wam powiedzieć. Że jeżeli chcecie sprzedać to w tym miesiącu, to nie jest dobry czas, gdyż może być ciężko znaleźć kogoś, kto chciałby wasz samochód. Należałoby też sprawdzić przed zimą, myślę, samochód, jeżeli posiadacie. Dla osób, które chcą kupić, szukajcie auta, które jest tanie, które jest ekonomiczne, mówią karty, a takie znajdziecie. Być może znajdziecie nawet i dwa fajne, ale słuchajcie, musielibyście zmienić. Jeżeli na przykład uparliście się na jedną markę, to zmieńcie, bo znajdziecie raz dwa, ale na przykład inną, tak? Czy też w innej miejscowości niż w tej, w której szukacie. Kochanie, dla osób, które chcą kupić sobie coś do domu, dom, mieszkanie, czy coś do domu, coś, co planowaliście od dawna, przełóżcie to na przyszły miesiąc, gdyż pieniążki będą wam potrzebne do czegoś innego, widzę. Macie ich albo za mało, albo po prostu źle zainwestujecie i nie będzie was ta rzecz cieszyć, tak? Kochani, ogólnie smutek widzę w tym miesiącu. Takie przytłoczenie, nie wiem, czy to te jesienne liście, które spadają i tak was przygniotą, że tak powiem, ale wy będziecie dużo rzeczy kończyć, dużo znajomości będziecie kończyć. Wy stwierdzicie, wolę być sama, sam, niż z fałszywą koleżanką, przyjaciółką. Będziecie zamykać pewne rozdziały. Jeżeli miałyście dwie prace, zostawicie tą drugą, będziecie pracować w jednej, bo będziecie się czuły za bardzo przemęczone, zmęczone, a i tak nie będziecie odczuwały, że tak powiem, zysku finansowego, tak? Także zostawiamy jedną. Kochani, w pracy jakieś dodatkowe pieniądze za dodatkowe godziny możecie otrzymać. Widzę, że będziecie dobrymi pracownikami, mogę powiedzieć nawet śmiało pracownicy miesiąca, moje kochane lwiątka. Ale słuchajcie, możecie się znaleźć w takiej sytuacji, że nie będziecie wiedzieć, jak co zrobić. Koleżanka poprosi o zastępstwo, a wy nie będziecie widziały innej drogi, bo głupio wam odmówić, tak? Bo kiedyś wy możecie potrzebować, możecie znaleźć się w takiej sytuacji, że ktoś z pracy was poprosi o jakąś przysługę, pomoc i nie będziecie widzieli możliwości, jak z tego wybrnąć. Także jest taka duża szansa. Słuchajcie, osoby, które szukają pracy, wy ją znajdziecie, tylko ruszcie tyłek z kanapy. Ja mówię poważnie. Wy wszystkim mówicie, nie ma, nie ma, nie ma, nie, nie ma takiego czegoś, jak ja chcę. No jest. Tylko trzeba ruszyć, jechać do innego miasta, trzeba jechać za granicę, trzeba jechać, nie wiem, gdziekolwiek, ruszyć się, wysyłać CV. Widzę, że wy jesteście po prostu zastane. Już wam się to znudziło. Kochani, niektórzy będą jeździć na delegacje, może więcej niż do tej pory. Być może będą was oddelegowywać na przykład na inne stanowisko, w inne miejsce czy coś takiego. No jest taka szansa, tak? Ale tak jak mówię, to jest tylko chwilowe, więc nie martwcie się, nie zostaniecie tam na pewno na stałe. W tym miesiącu, jeżeli zapracowaliście na to, kochani, to podwyżka, awans, premia czy coś takiego na pewno będzie, to wam gwarantuję, tak? Kochani, w miłości, bardzo fajnie. I są. I widzę tutaj przynajmniej trzy scenariusze. Osoby w związkach będą po prostu świętować. Albo macie jakąś rocznicę, albo będziecie gdzieś wychodzić, będziecie świętować, będziecie pić winko, jeść dobre rzeczy. W ogóle będzie cały radosny ten miesiąc. A jak was chłop wkurzał, to po prostu stwierdzicie, wkurzaj mnie dalej,
Ja i tak będę miała dobry humor i wy sobie same najwyżej zrobicie taką imprezkę. Tak może być. Osoby, które są w tak zwanych trójkątach, chwilowo czujecie się wygrane, bo jest przy was on, ona, tak? Przyjeżdża, czujecie się świetnie, ale jak odjeżdża, znowu wpadacie w tą, że tak powiem, w ten moment takiego zawieszenia, że ojej, nie ma, znowu jestem sama, tak? I widzę, że bardzo łatwo będziecie wpadać w taki wieczorami w samozachwyt. Uważajcie na alkohole, które pijecie, żebyście po prostu na drugi dzień umieli wstać do pracy, tak? Dużo kontaktów, kochani, przez internet widzę, więc jeżeli macie ochotę poznawać nowe osoby czy kontaktować się, to radziłabym właśnie drogą taką online niż osobiście, karty mówią, jest duża szansa. Słuchajcie, osoby, które będziecie poznawać, mogą wam szybko mówić: o, zamieszkamy razem, będziesz moją żoną, ożenisz się ze mną, wyjdziesz ze mną. Pamiętajcie, że ta osoba mówi, żeby mówić, żeby wam się przypodobać, ale nie ma tego w planach. Także, kochani, miejcie w sobie tą siłę i mądrość, tak? I pamiętajcie, że nie wszystko złoto, co się świeci. Możecie spotkać zodiakalnego lwa, o czym mówi karta siły i szóstki buław. Natomiast serduszka, możecie iść gdzieś, możecie się dowiedzieć o jakichś zaręczynach, możecie dowiedzieć się o tym, że ktoś tam planuje powiększenie rodziny, w sensie, że kupują dom, będą razem mieszkać. Myślę, że nie wszystkie te informacje będą prawdziwe, także kochani, myślę, nie powtarzajcie ich, żeby po prostu na tym gorzej nie wyjść, tak? No. Osoby, które są na przykład już, kochani, jakiś czas z tą drugą połówką, to ja myślę, że trzeba odbyć tą rozmowę o tym wspólnym zamieszkaniu, o tym, żeby zrobić coś innego, żeby powiedzieć: chodź, może kupimy sobie mieszkanie, wynajmiemy sobie mieszkanie, kupimy sobie pieska, bo wam się po prostu marzy już te 10 kielichów, czyli wspólne zamieszkanie, dzieci, piesek, kotek, domek. I będziecie robić, kochani, wszystko w tym miesiącu, żeby tak było. Niestety widzę, że wasze osoby troszeczkę nie będą się z wami zgadzać i będziecie miały różne odmienne zdania, o tak, że tak powiem, że po co tak szybko, po co się spieszyć. Myślę, że muszą sobie pogadać, tak? Czemu dziewiątka kielichów? A z kielichów. 7 denerów. Kochani, większość z was po prostu tak bardzo chce kochać i daje z siebie ile może. Będziecie pracować nad związkiem, będziecie dbać o swojego męża, będziecie dbać o swojego partnera. Oni również pokażą wam w tym miesiącu coś, że na was po prostu zależy bardzo. I zobaczycie, że nie wiem, czy dostaniecie w tym miesiącu coś, czy coś wam kupią, czy coś wspólnie będziecie robić, ale zobaczycie, że mąż, żona, partner, partnerka was kocha. Zobaczycie. Dla osób, kochani, w trójkątach, jeżeli zdecydowaliście się na to życie, kochanie osoby, która jest zajęta, to pamiętajcie, że to był wasz wybór. To wy sobie dobraliście tą osobę. Wzięliście ich w pakiecie. Więc nie narzekajcie, że spędzacie czas samemu. Nie możecie narzekać. Moje single kochane, wy jesteście gotowe na miłość. Wy już nie chcecie być same. Wy już zrobiliście wszystko w kierunku i robicie, żeby było dobrze, żeby zakiełkowała ta miłość.
Myślę, że znajdziecie sposób, czy to ze znajomymi, czy to przez pracę, czy to przez kontakty międzyludzkie, że będziecie poznawać ludzi. Wy chcecie poznawać ludzi i chcecie, żeby was pokochano. Wy chcecie dać miłość. Tak, tak, kochani. Na co uważać? Wyszły mi dwie karty, 10 mieczy z królową mieczy. Na pewno uważać na jakąś babę. Ryby, rak, skorpion. Wielką przykrość, ale olbrzymią przykrość wam sprawi kobieta z znaku ryby, raki lub skorpion. Myślę, że to jest miecz wbity w plecy, kiedy się tego najmniej spodziewaliście. Myślę, że jesteście dobrymi kobietami i daliście kielich miłości, otrzymacie niestety w zamian wielkie rozczarowanie, więc unikałabym spotkań, kawuś z tego typu osobami. Uważać przede wszystkim, kochani, na dzieci, jeżeli macie dzieci, na osoby młodsze. Nawet jak jedziecie samochodem, rozglądajcie się. Uważajcie na osoby młodsze. Jeżeli studiujecie, kochani, to zwróćcie baczną uwagę na to, czy macie plan, czy macie książki, czy się na dobry kurs zapisaliście. Czekacie na efekty swoich planów, które wdrożyliście w życie, ale czegoś wam jeszcze brakuje. I myślę, że intuicja wam w tym miesiącu podpowie, co by to mogło być. Bo wy myślicie, że jest wszystko ok. Patrzcie, jak lecą wam karty. Jest ok, ale intuicja wam podpowie, co w tym miesiącu zrobić z daną sytuacją, z danym problemem. Być może osoba męska, być może byk panna koziorożec wam podpowie, doradzi, pożyczy pieniądze. Da wam pieniądze, da wam pracę, da nadzieję. No. Co jeszcze? Fajne czytanie macie, Lwiątko. Fajne, fajne. Bardzo ważna będzie, ale ogromnie ważna będzie rodzina. Słuchajcie, myślę, że u was w rodzinie ktoś ma jakąś rocznicę ślubu, jakieś urodziny czy coś. Kupcie prezent, idźcie. Będzie bardzo fajnie. Jeżeli to w pracy ktoś ma jakieś, nie wiem, zaręczyny, ślub, urodziny, słuchajcie, myślę, że możecie się spotkać i po pracy. To jest miesiąc na dawanie prezentów i na otrzymywanie. Także nawet jak zaprosicie gości do siebie, to przyjdą i dadzą fajny prezent. A jak nie, to ja im powiem. Dobra? Mają być tylko fajne prezenty. No. Lewiątka. Los się do was uśmiechnie w jakiejś sytuacji, kochani. Nie martwcie się. Jeżeli było źle, to teraz będzie dobrze. Kochani, na pewno, ale to jestem na 100% pewna, że wy, kochani, niedługo powiecie sobie, nareszcie, skończyło się, spokój, stabilizacja, zadowolenie, jest tak, jak chciałam. Już niedługo. Los wam to przyniesie. To będzie od losu. Odetchniecie z ulgą, zapłaczecie głośno i powiecie, udało się. No. Moje śliczne różowe dla was. Co wam chcą przekazać? Uzdrawiające serce, kochani. Patrzcie. Ten smutek. Patrzcie. Wy, tak jak powiedziałam, wy chcecie kochać, wy chcecie dać miłość, wy chcecie posklejać wszystkie kawałki, wy chcecie się dogadać, wy chcecie kochać, wy chcecie być kochanym, chcecie dawać miłość i chcecie odbierać miłość.
Pomóżcie swojemu serduszku. Zapomnijcie o tym wracaczu, bo on wam nie ma nic do zaoferowania. On dalej będzie mówić wam to, co chcecie usłyszeć, a to nie będzie prawdą. Wyleczcie swoje serduszko z niego. Wyleczcie swoje serce z osoby, która was zraniła. Idźcie do przodu. Odsuńcie się od toksycznych osób. Popracujcie nad tym, żeby to wam właśnie było dobrze. Przesłanie anielskie, kochani, na miesiąc październik. Poleciała, to ją biorę. Kochani, związek bratnich dusz. No i mówcie, co chcecie. Właśnie czeka na ciebie nowy romans, który ma podłoże duchowe. Słuchajcie, może nie wszyscy, ale niektóre lwiątka mają już przy sobie bratnie dusze, niektóre spotkały, a niektóre spotkają w październiku. Gratuluję. Karty potencjału, kochani. Zobaczymy, czy one też będą tak ostro rezonować. Nie przejmujcie się. Ten nowy romans, który będzie, zobaczycie, jak będziecie się dogadywać. Nie bójcie się samotności. Nie będziecie same. Kochani, 13 karta. Królowa łabędzi. 13 będzie ważna. 13 dzień. 13 godzina. 13 piętro. Kochani, coś z 13. Pamiętajcie, królowa łabędzi to przemiana, kochani. To wasza intuicja i cierpliwość. Kochani, przyjrzyjcie się w różnych życiowych sytuacjach, w jakich jesteście. Dostrzeżecie piękno, które przeminęło, a które nie zauważacie. Posłuchajcie, co mówi wasze wnętrze, co wasze dusza, serce chce powiedzieć. Nie szukajcie odpowiedzi u innych osób, tylko w sobie. Jeśli chcecie, medytujcie. Ja myślę, że nic nie dzieje się od razu, wszystko przyjdzie z czasem. Nie wątpcie w siebie. Nie pozwólcie nikomu mówić, że jesteście gorsi. Bądźcie cierpliwi. Wszystko przyjdzie z czasem. Po co się bać? Po co się zastanawiać? Ja tego nie mam. Nie trzymajcie się kurczowo przeszłości. Puśćcie ją. Zobaczcie, co na was czeka. Sama radość, sama miłość. Kochani, piękne, piękne czytanie, trudne. Uważam, że jedno chyba z trudniejszych, jeśli chodzi o październik. Ale zobaczycie, że ten miesiąc będzie inny od wszystkich. I ja wam tego życzę z całego serduszka. Będę trzymała za was kciuki. Życzę wam cudownego miesiąca. Zostawcie ślad w komentarzu duże. To buziaki, kochani. Wszystkiego dobrego. Pa, pa.